Mamy obliczyć wartość x, gdy pierwiastek kwadratowy z wyrażenia 5x kwadrat minus 8 równa się 2x. Pierwiastek z wyrażeniem mamy już wyizolowany, więc najpierw podnieśmy obie strony równania do kwadratu. Obie strony równania podnosimy do kwadratu. Podniesiony do kwadratu pierwiastek z 5x kwadrat minus 8 to 5x kwadrat minus 8. 5x2 minus 8. A po prawej 2x to jest to samo co 22 razy x kwadrat, czyli 4x2. Mamy teraz równanie kwadratowe. Sprawdźmy, czy można je uprościć. Gdy od obu stron odejmiemy 4x2, albo jeszcze lepiej odejmijmy 5x2, aby x -y znalazły się po prawej stronie. Odejmijmy 5x od obu stron. Odejmujemy 5x kwadrat od obu stron równania. Po lewej to się skraca, bo o to chodziło, i zostaje nam minus 8. Równa się 4x kwadrat odjąć 5x kwadrat, czyli minus x kwadrat. Zapiszmy. Minus x kwadratu. A teraz pomnóżmy obie strony przez minus 1. Wtedy tu będzie dodatnie 8. Możemy też podzielić przez minus 1. Minus 1 tutaj i minus 1 tutaj. Czyli mamy 8 jest równe x kwadrat. Teraz z obu stron wyciągnijmy pierwiastek kwadratowy. Wyciągnijmy pierwiastek kwadratowy z obu stron równania. Arytmetyczny pierwiastek kwadratowy. I co otrzymujemy? Od prawej strony x równa się pierwiastek z 8. Zaś 8 można zapisać jako 2. Razy 4. A to z kolei można zapisać jako pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 4. Równa się x. Nie przepadam za zielonym. A pierwiastek arytmetyczny z 4 to po prostu 2. Tu jest 2, więc ta strona wygląda tak. 2 to 2 razy pierwiastek z 2. Równa się. Równa się x. Sprawdźmy, czy ten wynik faktycznie spełnia równanie. Najpierw podstawmy do lewej strony równania. Czyli po lewej stronie mamy 5 razy 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, razy 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, minus 8 i to wszystko jest pod pierwiastkiem. To jest tylko lewa strona równania. To będzie pierwiastek kwadratowy z 5 razy 2 do kwadratu, czyli 4 razy pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2 minus 8. 5 razy 4 to 20, razy 2 to 40. A 40 odjąć 8 to 32, czyli mamy pierwiastek kwadratowy z 32. To jest to samo co pierwiastek z 16 razy 2. Pierwiastek z 16 to 4, czyli pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 2. Czyli 4 pierwiastki z 2. Tak upraszcza się lewa strona równania. W początkowym równaniu nie było tych kwadratów. To całe wyrażenie uprościliśmy do czterech pierwiastków z dwóch. Teraz spróbujmy uprościć 2x. Na początku było to tylko 2x. Nawiasy i potęgi dodaliśmy później. A więc 2x to 2 razy 2 pierwiastki z dwóch. 2 razy 2 pierwiastki z dwóch, czyli 4 pierwiastki z dwóch. Gdy x jest równe 2 pierwiastki z dwóch, lewa strona to 4 pierwiastki z dwóch. Bo na początku lewa strona wyglądała tak. Na początku nie było tu tego. Zetrę to dla jasności. Gdy podstawimy tę wartość x do lewej, mamy 4 pierwiastki z dwóch i gdy podstawimy do prawej, też mamy 4 pierwiastki z dwóch. Czyli odpowiedź na pewno… na pewno jest poprawna.